I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Co będziemy w końcu robić? Bo jeszcze nie wiecie, ale Marta już wszystko przećwiczyła w tym tygodniu, więc może robić wszystko. Ja do niej wczoraj, piszę, co robiłam na treningu. Nie wiem, zrobiłam wszystko, mam dzień wolny. Mogę robić wszystko. No to może ty tam kurczę nogi bym chciała. A wczoraj narzeka, że ma za duże i nóg już nie chce robić. Dobra, to zróbmy klatkę. Żeby ten sen był po prostu jakiś tam, nie? Nie, no dobra, to robimy nogi. Nie, no dobra. Idąc z regułą, że kobieta mówi tak, a myśli nie, robimy nogi. Właśnie. Przedstawiam wam kobietę robot. Jest to kobieta, która ćwiczy wszystko od crossfitu po trening siłowy i jeszcze dodatkowo startuje w zawodach. Naprawdę. Marta. Na co dzień też trenerka, tak? Trenerka personalna, trenerka crossfit. Umiesz mówić? Tak. Powiedz coś o sobie. Nazywam się Maśniak Marta, jestem trenerem personalnym, prowadzę też zajęcia z crossfitu. Startuję w zawodach sylwetkowych, teraz przygotowuję się w kwietniu również na starty. Urosły mi czwórki. I urosły mi czwórki, dokładnie. Zrób zbliżenie. Po prostu mi za bardzo nogi. Dlatego dzisiaj robimy nogi. Ponieważ trzeba tym jeszcze spalić. Może część z was już tak patrzy na tą dziewczynę i mówi, już ją gdzieś chyba gdzieś widziałem. Marta, tak jak powiedziała, brała udział w zawodach, w debiutach. Nie w debiutach. Mamieszczówka Śląska. No niestety nie dostała się do finału, ale to nie przez sylwetkę, moim zdaniem. Sylwetkę miała genialną. Raczej przez brak pewności siebie na scenie. Ale popracujesz nad tym? Tak jest. Dokładnie. W tym roku na pewno będzie lepiej. Trzymamy kciuki. Jeszcze Marta brała udział razem z Piotrkiem i z Iloną. Z Iloną też stała na scenie zresztą. Brała udział w Body Shape Academy w Katowicach. Co to było? To było seminarium z pozowania. Tak, seminarium z pozowania. Z tego co pamiętam, jeden z prowadzących był Bogdan Szczopka, trener KD Polski. Chyba tyle. Idziemy trenować nogi, ponieważ mamy za małe. Marta prowadzi trening. Marta prowadzi trening, tak? Zgadzasz się? Tak jest. Lecimy. To lecimy. Nie wiem. Dobra, zaczęliśmy od prostowania nóg na maszynie. Dwie serie rozgrzewkowe i cztery docelowe według pani kapitan, która dzisiaj prowadzi trening. Spójrzcie na te łapy. Słyszałaś? Chodź, krzyknij przed kamerą, żebyś się widziała. I pogadaj do nas coś. Wiesz? No. Ja robię po 15 powtórzeń 4 serie, żeby nie zwiększając ciężaru, ponieważ pracuję nad tym, żeby moje mięśnia zmalały, a nie były takie wielkie. No a Michał tam ciśnie 4 serie, zwiększając pewnie ciężar. Dobija czwóry. A ciekawi mnie, jak tam ten crossfit u ciebie, czy coś startujesz, czy tylko po prostu jesteś trenerką? Startowałam, zajmowałam dla siebie w zasadzie wysokie miejsca, ale stwierdziłam, że po prostu zajmę się uczeniem innych, jak się przygotować najlepiej do tych zawodów, nie będąc zawodnikiem, ale będąc trenerem. Mhm. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że Marta, jak trenowała crossfit,
Moja Natalia wtedy też trenowała crossfit i to były dwie rywalki. Nieprawda. To wiem skąd ta kontuzja. No niestety kolano, tak, jak to kolano przeszkodziło w dalszym treningu crossfitu. No i wygrała. Nie, nie ma takiej. Żartowałem. Ja żartuję oczywiście. Nie wiem, czy jak ty robisz mają ciężarę, nie wiem, czy jest sens tu robić. Czemu? Michałowi się nie chce męczyć, ściągając ciężar. Zależy, co nie rozumiesz przez mały ciężar. Dobra, to jedzie na założyć. To będzie jedyne ćwiczenie, jakie zrobisz z ciężarem. Tak, to będzie jedno ćwiczenie, które zrobię z ciężarem. Tak. Żeby spać mięśnie. Od 3 miesięcy poczułam ciężar na nogę. Taki wysiłek miała, że się popłakała. Popłakałam się ze szczęścia, ciężary dzisiaj robię. To jest podejście w treningu. Marta, może powiedz, ile już nie ćwiczysz czasu z ciężarami? 3 miesiące. Dzisiaj czuję się cudownie. No ale wprowadzisz crossfit, więc coś tam podnosisz mimo wszystko. No podnoszę, ale już nie takie duże ciężary. Bardziej skupiam się, żeby pokazać coś technicznie. Pokazujesz kijkiem. Nie, samą sztagą. Coś technicznie bardziej kontroluję, jak nie ćwiczą, ale bez ciężaru już, nie? Uh-huh. Poczekaj. Co jeszcze tutaj dołożyć? 20. To może jeszcze powiedz, dlaczego tak urosłaś? Co stało się w twoim życiu, że postanowiłaś, robię masę? Nie. Zastanów się, co mówisz, bo... Nie postanowiłam, że robię masę, tylko po prostu uwielbiam ciężary. I automatycznie, żeby mieć więcej siły podnosząc ciężary, trzeba więcej jeść. I tak to wyszło. Uwielbiam martwe ciągi robić. Opychałaś się. Nie opychałam się. Zdrowo. Ryż, kurczak, broku, owsianka. No, białeczko, nie opychałam się. Od czasu wrzuciłam post na Facebooka z McDonalda. Nieprawda, nie wiem takiego. Nie. Świństwo. Cenzurę by się zrobiło. Może jeszcze w ramach ciekawostki powiedz, o ile już nie powiedziałaś, bo nie słuchałem wszystkiego, od kiedy rozpoczęłaś redukcję? Redukcję rozpoczęłam od... 3 miesiące jest przez ciężarem, ale jeszcze nie rozpoczęłam redukcji wtedy. Tak od 1,5 miesiąca jestem na redukcji. Święta przetrwałaś? Z ręką na sercu? Nie. Nie, troszkę sobie pozwoliłam, ale to nie jest tak, że się opychałam w święta. Trochę sobie pozwoliłam zjeść, ale już na drugi dzień jak wstałam, zaczęłam dzień od swojej ukochanej owsianki z białkiem, także jest okej. Jak waga od tego 1,5 miesiąca? Schodzi powoli. Powoli, ale schodzi. Ja mam dopiero niecałe 9 dni za sobą. I już chcesz wrócić na masę? Nie, jeszcze nie, ale zaczynam być głodny.
Szymon dzisiaj przyjdzie, to musisz powiedzieć, że chcesz więcej kalorii. Nie, Szymon przyjdzie, zwiedzę mnie jak zawsze od grubasa i znowu. Mówi mi się chciał odjechać. To jest trener, nie? Najpierw mnie spasa, potem jest od grubasa. Mówił, że każdy chociaż raz w życiu musi się tak spaść. Dokładnie. Masz raport. Czekaj, weź ten. Ja będę robić, ona chyba będzie tu podciągał. Tutaj będzie dobrze? Tutaj z powrotem i martwy ciąg z kondrykami. Tak. Tak. Nie, bo się za dużo. Marta jest zagubiona. Marta mówi, że to jest za długa ścieżka. Nie. Do tego. Do tego z kamieni ściany. Tam której? Widzisz. Jest tutaj tu pierwszej? Tak, tak, drugiej. Kamieni, tych takich... Do wagi. No, nie do wagi. Aha, nie, to tam dalej. Do sali fitness, okej. Okay. No to są dwa kroki raptem. No dobra. Dwa kroki może to są zadanie. Twoje dwa kroki, Marta, to są cztery. A w tej z powrotem to już osiem. No to idziemy tam z powrotem i to robimy matrycz. Tak jest. Dobra, to idziemy robić klatkę. Teraz, jak widzicie, robimy wykroki z korabanami, trzy serie, nie wiem ile tam jest kroków, każdej naszych, no i łączymy to z martwym ciągiem na prostych nogach, z handelkami. Bardzo fajnie czuć i dwugłowe, i czworogłowe, i pośladki. Jak wiecie, przy wykrokach pracują praktycznie całe nogi razem z dwójkami, czwórkami i pośladkami, no potem dobijamy dwójki rozciągające na martwym ciągu na prostych nogach. I właśnie jedziemy trzecią serię. No to jedziemy. Idzie tam co ma być o 14. Cóż za zbieg okoliczności. Niemożliwe, nagrywamy w centrum formy i Szymon przyszedł. Janusze siłowni. Chodź, dobra. Sorry. We'll be right back.
jesteś zadowolony ze swojego podobiecznego Michała Rocha? Nie. Obija się. Dwa dni na redukcji już nie może, już podjada. To chodź, może sobie na to, co mamy zrobić jeszcze? I tylko na redukcję 3 kilo. Słucham? Wszedł na redukcję 3 kilo przy tył. Co jeszcze robicie? Metody treningowe. Musi krata przebiadować, żyły na rękę już mu wrogą było. 4 dnia. A ten żył nie był. Jeszcze 10 dni będzie, wiesz, forma startowa. A wtedy ja ujawnię swoje metody nowoczesne. Nie za darmo, nowoczesne. Nigdy. Dobra, czekaj mi. Musisz poczekać. Szymon potrzebuje twojej pomocy. Czy czujesz się wyróżniony? No ciesz się, że pozwalam ci za darmo pomagać. Wszędzie ja mu to rozmontuję. Szymon łaskawy. Będzie mieć taki przydomek. Szymon z Cyreny. Patrz, sztanga się zrobiła. Dobra. Dawa. Chyba, że zrobimy sobie jedną serię, a powiemy, że zrobiliśmy 4. Dobra, to chodź jeszcze te. Teraz tak, podejdziesz do sztanga. Marta mnie uczy, jak poprawnie chwytać. Jak się ten chwyt nazywa w ogóle? Nie. On się nie nazywa. Rozciągniemy sobie po prostu nadgarstek, żeby móc łatwiej chwycić do front racku. Przy... Innymi słowy, przysiadę sztangą z przodu. Przysiadę z sztangą z przodu. Zrób tak, podejdź do sztangi i zrób to w ten sposób. Dobra? Jak dasz radę? Po prostu chwyć ją tak, jak dasz radę? Tak, znisz się. Okej. Okay. Nie, jedną ręką. Drugą zapuść. I teraz nie podchodź tego pod sztangę. No? Zaczynam sobie szyją, dobra? Dobrze. Weźziesz tą szyję. O, ja tak umiem? Boli? Nie. Ale się rozciąga. Cofnij się trochę od tego. A mój nadgarstek. Michał, zapytam się raz, boli? Co? Boli. Trochę nadgarstek, ale spoko, tak ciągnie. Może nie ma sobie. A, nie, zostaw. Wow. Masakra. Nie wiedziałem, że tak umiem. Nie podchodź pod sztangę. Dobra, i teraz jeszcze... Tak sobie jeszcze nie. Już miałem jednak napumowaną koksę. Ty też tak posiadaj robić. Dobrze robię. Teraz powrotem usiąść na łydki. Nie, o co mu chodzi? Nogi nie rosną, czy co? Cześć. Michał chyba po prostu widzi swoją przyszłą karierę jako sztangista. Czujesz te ramiona i nadgarstki? Nie. Jak już będzie, jak już puści i będzie już lajtowo, to daj sobie wyżej nadgarstki i tak samo wróć do łódki. Michał, robisz to ci śpię. Patrz, no masakra, ona technicznie to jest to kozak. Ona prawie prostą wiesz. To jest prawie prosta ręce, nie? Bo się w ogóle nie zginę. No to ja może nie robię przysiadu, prawda? Czemu? Pochwal! Ładny, głęboki przysiad. Tak, no. A niektórzy mówią, że crossfit to jest tylko rzucanie ciężarami. Nie. Technika to jest też. Co ty? Co? Taki crossfit, tak? Jak chcesz tam, to jaki punkt? Szymon, nie szczędź komentarzu swojemu podobiecznemu.
O Boże, nie powstrzymam płaczu. Tragedia. Już go przydusiło, oddechnie do majtki nie wychodzą. Nie ma majtki, co jest, wychodzi? Nie ma majtki. Widać ci rower. Przedziałek ci zaginął. Skończ mi odryszanie, kurde. Chodź, jak się nauczysz. Teraz specjalnie dla was Marta pokaże, czego się nauczyła na crossficie. Kółka. Nie wywiniesz się. Widziałem, co wyprawia. A co dasz radę? Dasz radę masy dla pana kółka zrobić? Dałam. Da radę. Ready to be a millionaire. I was ill-prepared. I was prepared to be ill, though. The skill was in the beginning. It wasn't about the ends. It was about busting raps and standing for something. Fucking acronym. Cut the fucking act like you're happy. I'm fucking back again with another anthem. Why stop when it doesn't have to end? It ain't over till I say it's over. Enough when I say enough. Throw me to the wolves and close the gate up. I'm afraid of what'll happen to them wolves. When the thought of being thrown into an alligator pit, I salivated it. Raise up. Hands up like it's 12 noon. Nah, homie. Hold them bitches straight up. Wait until you dislocate a rotator cuff. Came up rough. Came to ruffle feathers. Now egos, I ain't deflated. My last chance to make this whole stadium in rust. I'm so close to my goals, I can almost pull over the goal post. And if I don't got enough in the tank, maybe I can just siphon enough to fill up this last can. Man, will I survive in this climate or what? They said I was washed up and got a bloodbath. I'm not a rapper, I'm an adapter. I can adjust.